W czasie pierwszych dni wojny polsko-niemieckiej główne niemieckie postępy przedstawiały się następująco. Z terenu Śląska bardzo silne niemieckie natarcie spowodowało wycofanie się armii Łódź na północny wschód, a po bitwie pod Borową Górą i Piotrkowem Trybunalskim spowodowało właściwie już tylko dążenie tej armii do osiągnięcia linii Wisły w rejonie Warszawy. Po tej bitwie również armia Prusy, która miała współdziałać z armią Łódź, przestała praktycznie istnieć jako zorganizowany związek operacyjny i jej oddziały rozpoczęły odchodzenie na linię Wisły. Na północy częściowemu rozbiciu uległa armia Pomorze, która mocno pokiereszowana wycofywała się na południowy wschód po zachodniej stronie Wisły. W rejonie na północ od Modlina, po bitwie pod Mławą, armia Modlin czym prędzej odchodziła na południe i zajmowała umocnienia we twierdzy Modlin. Na północnym wschodzie niespodziewanie pojawił się korpus pancerny Guderiana, który przesunięto tutaj z obszaru korytarza pomorskiego po bitwie w Borach Tucholskich. Następnie po przełamaniu polskiej obrony umocnień w Wiźnie jednostki pancerne Guderiana parły naprzód w stronę Brześcia nad Bugiem, wykonując głębokie okrążenie sił polskich. Na południu armia Kraków próbowała powstrzymywać silne uderzenie niemieckie z zachodu oraz południa, powoli cofając się na wschód. Tymczasem na zachodnich rubieżach kraju pozostawała jeszcze jedna polska armia, dotychczas nie biorąca udziału w walce, oprócz ucierania się z niemieckimi patrolami, bądź też wysyłania własnych na terytorium Niemiec. Była to armia Poznań, dowodzona przez generała Tadeusza Kutrzebę. W pasie działania tej armii Niemcy nie przewidzieli żadnej większej ofensywy. Polski plan przewidywał dla tej armii zadanie podobne do pozostałych, czyli odchodzenie na linię Wisły w przypadku armii Poznań w rejon Warszawy. Od 3 września generał Kutrzeba, zorientowany w sytuacji operacyjnej swoich sąsiadów, proponował naczelnemu dowództwu uderzenie odciążające na południe na korzyść mocno naciskanej armii Łódź. Jednak nie otrzymał na to zgody. 6 września jednak nie było już wątpliwości co do tego, że do Warszawy i tak trzeba będzie się przebijać, gdyż niemieckie jednostki szybkie parły już pod polską stolicą. 8 września w rejonie pomiędzy rzekami Wartą, Notecią i Bzurą znalazły się współdziałające ze sobą oddziały Armii Pomorze i Armii Poznań. Tego dnia generał Kutrzeba ponownie zapytał o możliwość wykonania natarcia w celu uzyskania większych możliwości przejścia w rejon Warszawy. Ostatecznie otrzymał zgodę na wykonanie dużej akcji zaczepnej na północ od Łodzi. Tak zaczynała się największa bitwa kampanii wrześniowej. Bitwa nad Bzurą. W pierwszej fazie zwana również bitwą pod Kutnem. Sytuacja przed bitwą przedstawiała się następująco. Oddziały Armii Pomorze zajmowały pozycje w okolicy Włocławka i Brześcia Kujawskiego oraz zabezpieczały linię Wisły od północy. Były to 27, 15, 4 i 16 Dywizje Piechoty. Obok siebie miały również 26 Dywizję Piechoty ze składu Armii Poznań. Na południu, w okolicy Kutna, do natarcia przygotowywały się jednostki Armii Poznań. 25, 17 i 14 Dywizja Piechoty, Wielkopolska Brygada Kawalerii oraz na zachodnim skraju, w okolicy miejscowości Dąbie, Grupa Kawalerii generała Skotnickiego, złożona z połączonych oddziałów Pomorskiej i Podolskiej Brygady Kawalerii. W niedalekiej odległości, w Puszczy Kampinoskiej, znajdowała się Nowogródzka Brygada Kawalerii, a w rejonie Skierniewic również mocno pokiereszowane oddziały Armii Łódź, dowodzonej teraz przez generała Wiktora Tome. Nie wzięły jednak one udziału w bitwie, a dążyły do odejścia do Warszawy. Polski plan w pierwszej kolejności zakładał uderzenie na południe w celu wstrząśnięcia skrzydłem mocno rozciągniętej 8. Armii Niemieckiej i dojścia do linii Ozorków, Stryków, Głowno na północ od Łodzi. Zagroziłoby to liniom zaopatrzenia wysuniętych oddziałów niemieckich oraz mogło spowodować rozbicie obecnych tu niemieckich jednostek osłonowych, a przy okazji pozwoliłoby jednostkom Armii Pomorze
na spokojne odchodzenie na linię Wisły. W pierwszym momencie uderzenia strona polska miała dużą przewagę nad stroną niemiecką. W piechocie kształtowała się ona w granicach 3-1. Na korzyść wojsk polskich przemawiało również działanie przez zaskoczenie. Niemiecki sztab bowiem uważał, iż armia Poznań, poza nielicznymi oddziałami, odeszła już do Warszawy i nie spodziewali się jej w tym rejonie. W związku z niemieckimi meldunkami, w których uparcie i z przekonaniem twierdzono o braku obecności armii Poznań, dowódca 8. Armii Niemieckiej, generał Johannes Blaskowitz, zaniechał rozpoznania lotniczego. Ponadto, w celu zachowania jak największej tajemnicy, polskie oddziały zarówno armii Poznań, jak i Pomorze wykonywały forsowne, nocne marsze w celu jak najskuteczniejszego ukrycia swojej obecności. W chwili uderzenia polskiego na północ od Łodzi znajdowała się tylko 30. Niemiecka Dywizja Piechoty, która osłaniała rejon rzeki Bzury. Oprócz tego w okolicy znajdowały się również 10., 17., 18., 19. i 24. Dywizja Piechoty, które jednak w tym czasie naciskały na resztki Armii Łódź w rejonie Skierniewic. W trakcie walk ściągnięto również 213. i 221. Dywizję Piechoty. Jednostki pancerne 8. i 10. Armii Niemieckiej parły już w tym czasie w stronę Warszawy i Góry Kalwarii. Termin rozpoczęcia walk wyznaczono na 10 września, jednak na prośbę dowódców Dywizji Piechoty zmieniono go na wieczór 9 września, tak aby oddziały mogły pod osłoną ciemności przeprawiać się przez Bzurę i okoliczne tereny podmokłe. Od 7 września wojska polskie rozpoczęły rozpoznawanie bojem terenu za Bzurą. Niewielkie polskie oddziały przeprawiały się i wchodziły w kontakt ogniowy z jednostkami z niemieckiej 30. Dywizji Piechoty. Niemcy silnie się bronili, a w wielu miejscach nawet kontratakowali, gdyż w dalszym ciągu uważali, że walczą tylko z rozbitymi, małymi grupami polskich żołnierzy, którzy tędy próbują przebijać się do linii Wisły lub na południe. Drobne utarczki trwały do 9 września, a wieczorem tego dnia główne siły 3 polskich dywizji piechoty i brygady kawalerii rozpoczęły forsowanie Bzury. 10 września wyszło główne polskie natarcie. Niemcy stawiali zacięty opór, jednak nie spodziewali się w tym rejonie tak silnego polskiego uderzenia. Polskie jednostki w ciężkich walkach zdołały opanować linię od Uniejowa przez Łęczycę, Górę Świętej Małgorzaty, Piątek i Walewice. Przygotowywali się do zajęcia wyznaczonej linii Ozorków-Stryków. 30. Niemiecka Dywizja doznaje poważnych strat. W wielu miejscach jej oddziały zostają okrążone przez prące naprzód polskie dywizje i poddają się, zostawiając Polakom sprzęt i zaopatrzenie. Dowódca 30. Dywizji w wyniku ostrzału polskiej ciężkiej artylerii zostaje ranny, a jego zastępca nakazuje ogólny odwrót. Niemcy w tym czasie zaczynają orientować się w powadze sytuacji i czym prędzej ściągają w rejon bitwy wszystkie dostępne jednostki. Do akcji po stronie niemieckiej weszły 10., 24. i 17. Dywizja Piechoty, a w kierunku Uniejowa wysłano 221. Dywizję. Skierowano tutaj również wszelkie dostępne, mniejsze oddziały pancerne. Niemiecka 10. Dywizja uderzyła na skrzydło Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w okolicy miejscowości Bielawy. W czasie, kiedy oddziały polskie szykowały się już do natarcia na Głowno, wytworzyło to niebezpieczną sytuację i w związku z tym ściągnięto w ten rejon jednostki Armii Pomorze, które w razie potrzeby miały wejść do akcji. W pierwszej kolejności była to grupa operacyjna generała Bołtucia w składzie 4. i 16. Dywizja Piechoty. 11 września 4. Dywizja zaatakowała Niemców w miejscowości Bielawy, aby nie dopuścić do okrążenia Wielkopolskiej Brygady Kawalerii i w konsekwencji wejścia na skrzydło atakujących dywizji Armii Poznań. 16. Dywizja zaś uderzyła na Łowicz i wyparła stamtąd Niemców. Polskim jednostkom udało się opanować Bielawy i Łowicz, dzięki czemu zażegnano groźbę okrążenia Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. W międzyczasie nie ustaje natarcie oddziałów Armii Poznań. Po ciężkich walkach jednostki Wielkopolskiej Brygady Kawalerii oraz wspierających ją oddziałów 14. Dywizji Piechoty wypierają Niemców na południe, podchodząc pod Głowno i Stryków. Mają już jednak przed sobą dobrze rozwinięte pułki 10. Niemieckiej Dywizji Piechoty. Na prawym skrzydle 14. Dywizji udało się Polakom we współdziałaniu z jednostkami sąsiedniej 17. Dywizji doprowadzić do okrążenia w lesie pod Giecznem
na południe od Piątka dwóch niemieckich batalionów z 30. Dywizji Piechoty. W nocy jednostki te próbowały przebijać się przez polskie pozycje, ale w większości zostały rozbite i się poddały. Impet natarcia był za to mniejszy w zachodniej części polskiego ugrupowania. Tutaj do walki weszła 17. Niemiecka Dywizja, wspierając walczącą już 30. Dywizję Niemiecką. Polskim oddziałom w pościgu za Niemcami udało się dotrzeć do linii Warszyce, Celestynów, Modlna. Jednak tam zostały zatrzymane. Jeszcze gorzej wyglądało natarcie 25. Dywizji Piechoty, które z powodu huraganowego ostrzału artyleryjskiego zatrzymało się na linii Solca Wielka, Ostrów, Czerchów. Ozorków dalej zatem znajdował się w rękach niemieckich. Z pomocą stronie polskiej przyszło działanie grupy kawalerii generała Skotnickiego na zachodnim skraju ugrupowania. Pomorska i Podolska Brygada wykonały natarcie na wysunięte niemieckie oddziały i dalej parły naprzód bez przeszkód, obchodząc Ozorków od zachodu i wychodząc na tyły jednostek niemieckich. Spowodowało to panikę części niemieckich wojsk w Ozorkowie i w rezultacie wytworzyło zatory na wyjściach z miasteczka. Strona polska natychmiast to wykorzystała i skierowała tam silny ogień artylerii, powodując zamieszanie wśród wycofujących się wojsk niemieckich. Polskie jednostki kawalerii musiały się jednak wycofać, gdyż na zachodnim skraju sił polskich, w okolicy Białej Góry i Chodowa, pojawiły się jednostki 221. Niemieckiej Dywizji Piechoty, której natarcie mogło doprowadzić do oskrzydlenia całego polskiego zgrupowania. Polska kawaleria wykonała więc natarcie na siły niemieckie, aby związać je walką i wyprzeć na zachód. 12 września oddziały 25. Dywizji przebijają się ostatecznie przez niemieckie pozycje i docierają do północnego i wschodniego skraju Ozorkowa. W centrum 17. Dywizja wypiera oddziały niemieckie z Modlna i Celestynowa oraz podchodzi pod Wolę Branicką. We wschodniej części Polska 14. Dywizja wraz z Wielkopolską Brygadą Kawalerii naciera w kierunku na Głowno i na zachód od miasta. Tempo natarcia polskich jednostek nie było takie, jak pierwotnie zakładał generał Kutrzeba. W dodatku pojawiły się kolejne problemy, m.in. z zaopatrzeniem, stratami własnymi oraz rannymi, dla których brakowało środków medycznych. Szczególnie trudna sytuacja przedstawiała się w grupie operacyjnej generała Bołtucia, którego jednostki walczyły o Łowicz i Walewice. Żołnierze tych jednostek walczyli jeszcze na Pomorzu i mieli za sobą ponad 300 km forsownych marszów, a teraz mieli wspierać natarcie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, mimo że byli skrajnie wyczerpani. Ponadto od 12 września ujawniały się nieporozumienia pomiędzy generałem Kutrzebą a generałem Bortnowskim. Ten ostatni został tego dnia wyznaczony przez Kutrzebę na dowodzącego całym natarciem polskim od Łęczycy po Łowicz. Generał Bortnowski po inspekcji oddziałów na wschodnim skraju ugrupowania zrezygnował z tego stanowiska i przesłał generałowi Kutrzebie pisemną rezygnację. Spowodowało to zamieszanie i przestój w wydawaniu rozkazów jednostkom. Generał Kutrzeba wyjechał do sztabu Armii Pomorze, aby osobiście porozumieć się z generałem Bortnowskim, który w tym czasie wykazywał już pierwsze objawy załamania nerwowego, oznajmiając, iż nie wierzy w powodzenie dalszej akcji w tym rejonie bez wsparcia dodatkowych jednostek i proponuje przenieść bitwę w bliższe okolice Warszawy w celu ostatecznego odejścia na linię Wisły. Kolejnym ciosem dla strony polskiej były informacje o zawróceniu niemieckich czołgów spod Warszawy oraz dołączeniu części sił 10. Armii Niemieckiej do 8. Armii w celu ostatecznego rozprawienia się z armią Poznań i Pomorze. Ponadto zwiad polski donosił o przekroczeniu Wisły przez Niemców w rejonie Płocka, co dodatkowo zagrażało całemu ugrupowaniu od północy. Wszystko wskazywało na to, że w niedługim czasie Niemcy zamierzają wszystkimi dostępnymi siłami rozbić siły polskie w rejonie Bzury, nawet za cenę opóźnienia w zdobyciu Warszawy. Wszystko to skłoniło generała Kutrzebę do ostatecznego odwołania ofensywy na Stryków i Głowno i wycofania sił na północ w kierunku Żychlina i dalej na wschód w celu przebijania się do linii Wisły. W porozumieniu z generałem Bortnowskim postanowiono w drugiej fazie bitwy zaatakować rejon Sochaczewa i Skierniewic. W tym czasie jednak Niemcy zdążyli zgromadzić już ogromne siły. 13 września rozpoczął się ogólny odwrót polskich jednostek. Co ciekawe, następowało to we względnym spokoju,
gdyż w tym samym czasie niemieckie jednostki w tym rejonie również się wycofywały, spodziewając się dalszego naporu Polaków w tym dniu. Polska ofensywa na Stryków była dla Niemców bardzo nieprzyjemnym zaskoczeniem. O ile nie obawiali się tego, że może się ona przerodzić w główną ofensywę, o tyle pierwszy raz w tej wojnie to strona polska przejmowała inicjatywę na większą skalę. Ponadto zawiodło ich własne rozpoznanie i wywiad informujący o odejściu głównych sił Armii Poznań za linię Wisły. Co najważniejsze, uporanie się z siłami polskimi w tym rejonie stało się dla Niemców w tym czasie głównym zadaniem. W szczytowym momencie bitwy nad Bzurą prawie 1/3 wszystkich sił niemieckich została skierowana do ostatecznego rozprawienia się z siłami polskimi. Spowodowało to odciągnięcie jednostek pancernych od Warszawy i opóźniło szturm stolicy. Zdobycie Warszawy w możliwie najkrótszym czasie miało dla Niemców znaczenie zasadnicze. Po dokonaniu tego zmniejszało się bowiem prawdopodobieństwo uderzenia Francji na zachodzie, gdyż można by było oficjalnie ogłosić upadek państwa polskiego. Armia francuska podjęła ograniczone działania już 7 września i wkroczyła do zagłębia Sary, natomiast na dzień 17 września, zgodnie z umowami sojuszniczymi, miało nastąpić główne uderzenie sił francuskich. Każdy dzień opóźnienia w zdobyciu polskiej stolicy oraz rozbiciu armii polskiej przybliżał Niemcom widmo walki na dwa fronty.